Punkt widzenia Dolnego Śląska. Patrzymy w skali tygodnia, proszę Państwa, na działalność Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnego Śląska. Łukasz Kocur, witam bardzo serdecznie i zapraszam także na dzisiejszy niedzielny program. Podczas naszej dzisiejszej rozmowy chcemy poruszyć dwa jakże bieżące i ważne w perspektywie naszego zdrowia, a także przyszłości naszej lokalnej przedsiębiorczości punkty. Przede wszystkim jesteśmy teraz świadkami uruchomienia Dolnośląskiego Bonu na innowacje. To proszę Państwa ponad 5,5 miliona złotych dedykowanych właśnie dolnośląskim przedsiębiorcom. Zamawiane usługi eksperckie, to także chcemy podkreślić na początku tej rozmowy, powinny być świadczone przez polską jednostkę naukową, więc równolegle również będzie aktywizowana ta działalność środowiska naukowego w naszym regionie. Drugi temat to już kolejna działalność samorządu województwa, ale pod kątem podjętej właśnie decyzji o budowie nowego szpitala onkologicznego. Zapytamy oczywiście o kolejny etap tej inwestycji. A moim i Państwa gościem dziś w naszym punkcie widzenia jest pan Jarosław Perduta, rzecznik prasowy marszałka województwa dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego. Dzień dobry panie rzeczniku, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry panie dyrektorze, dzień dobry państwu. Chciałbym jednak zacząć od tej naszej lokalnej przedsiębiorczości, ponieważ już oficjalnie państwo zapowiedzieliście również tą kwotę, czyli pod tym dolnośląskim bonem na innowacje będzie się kryło 5 600 000 złotych, bo mówimy, panie rzeczniku, tak naprawdę o programie wsparcia, prawda? To jest tak cały czas, że patrzymy na tą lokalną przedsiębiorczość. Cieszy również fakt, o czym tak napomknąłem tylko na początku, że równolegle nie dość, że wspieramy tą gospodarkę lokalną, to jeszcze środowisko naukowców będzie bardzo mocno zaangażowane właśnie w te transze finansowe. Rzeczywiście to jest ten projekt, którego głównym celem, ideą jest łączenie środowiska naukowego, środowiska akademickiego z przedsiębiorcami. Projekt, który już bazuje na nieco innej filozofii niż ta, która miała miejsce dotychczas, czyli projekt, w którym dzisiaj pieniądze idą rzeczywiście docelowo do środowiska naukowego, ale za pośrednictwem przedsiębiorców, którzy określają cele i zadania, które chcieliby ci przedsiębiorcy, żeby naukowcy dla nich opracowali, jakiego rodzaju cele są do osiągnięcia, to właśnie przedsiębiorcy stawiają. Natomiast naukowcy są tutaj tymi usługodawcami, czyli nie mamy do czynienia z transferem pieniędzy bezpośrednio do ośrodków naukowych, które często pewnie w dobrej wierze wykonują bardzo poważne prace, które jednak później trudno komercjalizować, tylko odwrotnie. Idziemy od strony przedsiębiorcy i pieniądze trafiają do na końcu naukowca. Natomiast oczywiście to jest jeden z takich mniejszych programów, który jest realizowany przez samorząd, czy z pieniędzy tak naprawdę unijnych w szczególności, bo takich pieniędzy na badania i rozwój w przedsiębiorcach dolnośląskich jest dużo więcej. One są przekazywane za pośrednictwem w szczególności Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, czy również poniekąd także poprzez Urząd Pracy takie środki są do rozdysponowania. Rzeczywiście to mówimy o kwotach, kiedy sumujemy te wszystkie programy na przestrzeni setki milionów złotych w skali również całego kraju. Tak to rzeczywiście wygląda, bo gdyby sumować wszystkie pieniądze, które w dyspozycji ma w tej chwili właśnie zarówno DIP, jak i DWUP oraz inne programy celowane dla przedsiębiorców, także na poziomie ogólnokrajowym, plus te środki, które wróciły do nas w postaci, które były wcześniej rozdysponowywane w postaci instrumentów zwrotnych, jak chociażby nawet Fundusz Rozwoju, który powstał, który ma do dyspozycji ponad 400 milionów złotych, to są to ogromne środki, które trafią do przedsiębiorców w taki albo inny sposób. Oczywiście w szczególności będziemy chcieli wspierać te, które dotykają tych branż, które określiliśmy na Dolnym Śląsku jako te branże wiodące, branże, które są w stanie budować przyszłość Dolnego Śląska. Jeśli chodzi natomiast o sam ten bon jest pewną kontynuacją projektu, który był realizowany już na Dolnym Śląsku. W poprzednich latach był taki projekt realizowany z Wrocławskim Centrum Transferu Technologii przy Politechnice Wrocławskiej. Wtedy tych pieniędzy było też około 5 milionów złotych i ponad 300 podmiotów skorzystało z tych środków. Polega to mniej więcej na tym, że przedsiębiorca, który ma pewien problem do rozwiązania w swojej firmie, zgłasza się do nas z takim wnioskiem, my ten wniosek akceptujemy, przekazujemy mu bon o określonej wartości. On z tym bonem określonej wartości może się udać do określonego ośrodka naukowego, co ważne, polskiego ośrodka naukowego, bo chcemy w ten sposób także wspierać polskich naukowców, polskie ośrodki badawcze. I jak rozumiem, owi naukowcy w ten sposób pomagają, czy mają przynieść rozwiązania, ewentualnie zapewnić taki dostęp do patentów, które są, a na Dolnym Śląsku powstaje bardzo dużo rozwiązań patentowych. No, nie bez powodu Politechnika zajmuje pierwsze miejsce w Polsce, jeśli chodzi o liczbę patentów
w ogóle realizowanych uniwersytet przyrodniczy, chyba jest na miejscu czwartym, więc jesteśmy tak naprawdę potentatem, jeśli chodzi o patenty. Dlatego również w tym tygodniu tym przedsiębiorcom, którzy być może teraz właśnie nas słuchają, przypominamy, że rzeczywiście takie środki, no jak to podzielimy faktycznie, proszę Państwa, na liczbę tych konkretnych projektów, to tam symbolicznie wyjdzie w okolicach 76 tysięcy złotych, no ale kwota również na tym pierwszym bazowaniu i budowaniu biznesplanu jakże istotna właśnie na rozwój, no bo skoro rozmawiamy jednak o tworzeniu nowych, innowacyjnych projektów, ale także usług, no to faktycznie ta kwota na rozruch jak najbardziej potrzebna. To jest kwota, która tak naprawdę dotyczy tylko wyłącznie tych ekspertyz, które przedsiębiorcy, w szczególności mali i średni, bo do tych najbardziej jest ten program kierowany, bo wiemy, że są duże firmy, duży przedsiębiorcy, duże organizacje biznesowe, które posiadają własne ośrodki badawczo-rozwojowe. One także mogą pozyskiwać... A ci mali, tak jak pan rzecznik powiedział, nie mają szansy tak naprawdę, aby wniknąć w te aktualne wyniki badań naukowych, dużo prawda? Mniejszy, bo to właśnie o to chodzi. Panie rzeczniku, ale są też również obostrzenia, no bo to jest tak, że jednak ten 10% wkładu własnego na początek też trzeba mieć. To takie zabezpieczenie, czy kwota symboliczna? Jak też czytać tego jest typu? Jest to warunek konieczny w przypadku większości środków unijnych. Z reguły jest to 15%, w tym przypadku ten próg jest jeszcze mniejszy, czyli ktoś, kto będzie chciał skorzystać z tego grantu, będzie musiał wyasygnować 10% środków, które będzie chciał pozyskać. To jest suma stosunkowo niewielka, a zapewnia jednak dostęp do tego bonu. Zatem nie tylko ten wkład na pracę naukową, ale także, o czym warto pamiętać, ekspertyzy, a także same badania, tak jest, bo to wszystko będzie finansowane w ramach Dolnośląskiego Bonu na Innowacje. Pan rzecznik również powiedział między słowami o tym, że zależy Państwu na wspieraniu rozwoju innowacji u nas na Dolnym Śląsku. To jest tak, że rzeczywiście to jest taka nasza najbliższa przyszłość i w sumie można zaryzykować i zapytać, warunek rozwoju gospodarczego Dolnego Śląska? Chcemy stawiać na innowacje. Niewątpliwie większość programów, które są kierowane do biznesu, opierają się na tym słowie. Oczywiście to słowo trochę się zdewaluowało w międzyczasie, bo rzeczywiście dzisiaj już nie do końca wiadomo, o co chodzi, co należy traktować za innowacje. Natomiast rzeczywiście chcemy inwestować w przedsiębiorczość przyszłości. To ja muszę jeszcze dopytać o ten wątek akademicki, no bo jeżeli faktycznie wspieracie Państwo środowisko akademickie dzięki tym funduszom, oni uzyskują także dodatkowe środki przecież na kontynuację swoich badań. I to się dzieje, Panie Rzeczniku. I to się dzieje i to się będzie działo w dalszym ciągu. Oczywiście niezależnie od tego, to znowu można było powiedzieć, mówimy tak naprawdę o małym programie kierowanym do małych i średnich przedsiębiorców, niezależnie od tego, naprawdę setki milionów złotych wpływają do naszych uniwersytetów, na nasze uczelnie po to, żeby wspierać rozwój naszych badań i naszych naukowców. Także tutaj jest to jakoś kompatybilne z tym większym procesem, który się odbywa. No bo nie ma co ukrywać, że zresztą o tym mówi również dzisiaj premier Morawiecki w dużym stopniu, także z poziomu rządowego to wsparcie jest, także my je tylko uzupełniamy tam, gdzie na poziomie lokalnym jest to konieczne, gdzie widzimy taką potrzebę. Rzeczywiście, po Centrum Badania IT+, kiedy pan rzecznik powiedział akurat o wiceministrze, no to pokazuje, że badania jak najbardziej i te oczy też z Warszawy faktycznie bardzo mocno ostatnimi czasy zaczynają być zwrócone na to środowisko naukowe u nas na Dolnym Śląsku. Króciutko tylko podsumowując ten wątek, proszę Państwa, w takim razie 300 podmiotów w tamtym roku, to było 5,5 miliona złotych, teraz ta transza zaledwie o 100 tysięcy większa. To ja na koniec, kończąc ten wątek, panie rzeczniku, dopytam, kiedy tak naprawdę ewentualnie przedsiębiorcy o takie środki, o ten bon, mogą już aplikować? W zasadzie pierwsze wnioski chcielibyśmy, żeby można było składać już pod koniec sierpnia, sierpień, przełom września. Ci, którzy otrzymają te bony, otrzymają pozytywne opinie do swoich wniosków, będą mieli pół roku na jakby ich wykorzystanie skuteczne, czyli jakby na skierowanie się do odpowiednich ośrodków badawczych po to, żeby taką pomoc, której potrzebują, uzyskać. To oczywiście urząd także nie będzie bierny, czy samorząd nie będzie bierny. Chcemy też wspierać i pomagać, bo przedsiębiorcy często, poszukując różnego rodzaju rozwiązań swoich problemów, nie bardzo wiedzą, do kogo się zwrócić. Więc te dwa ośrodki, które będą funkcjonowały jako takie ośrodki konsultacyjne, czyli jeden bezpośrednio w Urzędzie Marszałkowskim, drugi w Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Wałbrzychu, te dwa ośrodki będą także wspierały w takim duchu, żeby pokierować przedsiębiorców, którzy szukają takiego eksperckiego, naukowego wsparcia dla rozwoju swojej przedsiębiorczości. A ponieważ o tej transzy oficjalnie powiedzieliśmy Państwu również w tym tygodniu w naszych serwisach informacyjnych, no to śmiało możemy dopowiedzieć, że środki z Regionalnego Programu Operacyjnego po prostu już teraz czekają.
na to, aby je dobrze zagospodarować. Samorząd województwa podjął także decyzję o budowie nowego szpitala onkologicznego. Tą sprawą zajmowaliśmy się w ubiegłym tygodniu. Ja tylko przypomnę to, co się zmieniło, proszę Państwa, na przestrzeni tego tygodnia. Powołano już tak oficjalnie zespół odpowiedzialny za przygotowanie i co najważniejsze realizację tej inwestycji. Łączny koszt, jak na razie, o którym również tak wstępnie informuje Urząd Marszałkowski, przekroczy 400 milionów złotych. Pracę zespołu pokieruje wicemarszałek Jerzy Michalak. Mamy tutaj nazwisko wicemarszałka, panie rzeczniku, no ale w tle oczywiście dyrektorzy, bardzo doświadczona kadra największych placówek w naszym regionie. To również będzie takim gwarantem sprawnej realizacji tej inwestycji, jeżeli już tak popatrzymy na same nazwiska tego zespołu? Przede wszystkim mamy sytuację następującą. Samorząd Dolnego Śląska jako jedyny tak naprawdę podjął się tak wielkiej inwestycji, jaką był nowy szpital wojewódzki, który w tej chwili powstał przy ulicy Fildorfa we Wrocławiu. To było kilkaset milionów złotych, które trzeba było wyasygnować z budżetu naszego województwa, w zasadzie bez żadnego wsparcia państwowego w tym zakresie. Ten szpital dzisiaj już stoi. Mało kto wierzy, że on powstanie. Wiele osób powątpiwało, wielu osób wróżyło, że będzie on budowany dziesiątki lat. Udało się bardzo szybko ten obiekt zamknąć. A tu perspektywę mamy pięcioletnią, musimy to dopowiedzieć. Tu mamy perspektywę również. No, nie da się takiego obiektu, jaki teraz planujemy, zbudować w przeciągu paru miesięcy. Samo przygotowanie tego będzie prawdopodobnie trwało około 2 lat, jeśli chodzi o kwestię, nie wiem, projektów, pozwoleń i tego wszystkiego, co jest, zanim tak naprawdę wbije się pierwsza opłata w ziemię. Nowy szpital onkologiczny to jest inwestycja oczywiście konieczna, zważywszy na to, że mamy w tej chwili, no, średnio licząc, około 80 tysięcy pacjentów leczonych na Dolnym Śląsku w obszarze chorób onkologicznych. Dzisiaj jest parę jednostek, które zajmuje się tym leczeniem. Oczywiście w pierwszym rzędzie Dolnośląskie Centrum Onkologiczne, ale również inne szpitale, szpital 20-lecia, inne szpitale także poza Wrocławiem. Filia Legnicka, Jeleniogórska, bardzo słynne. Tak, one wszystkie podejmują ten problem, walczą, starają się leczyć ludzi w takich warunkach, jakie dzisiaj one są, a wiemy, że one nie są najlepsze, więc to jest najwyższy czas, żeby taką decyzję podjąć. Oczywiście ogromny wysiłek finansowy, bo jeżeli przyjąć, że ta inwestycja będzie kosztowała około 440 milionów, a budżet województwa to jest około 1,2 miliarda, 1,3 miliarda, to by oznaczało, że gdyby się chciało bardzo szybko tą inwestycję zbudować, to w zasadzie wszystkie środki, które są przeznaczone na inwestycje, musiałyby być no, ukierunkowane na tą jedną inwestycję. A wiemy, że województwo ma dużo więcej także innych potrzeb, bo to jest kwestia dróg, to jest kwestia kolei, to jest kwestia edukacji, kultury, więc... Choć tutaj statystyka, panie rzeczniku, wejdę w słowo, no to jest zatrważająca i można też powiedzieć, że działacie zgodnie z harmonogramem, no bo przecież to właśnie w tej perspektywie do roku 2023 niestety tych zachorowań na raka będzie więcej i to w naszym regionie. Tak, mówi się o tym, że to może wzrosnąć nawet o 20%, więc ta liczba będzie jeszcze większa, wobec czego tak naprawdę ta budowa jest już koniecznością. Zespół, który powstał, ten zespół z jednej strony ma gwarantować sprawną realizację całej inwestycji, przygotowania jej i później przeprowadzenia, ale także ma łączyć w sobie wszystkie jednostki, które dzisiaj zajmują się problemem leczenia onkologicznego, po to, żeby obiekt, który powstał, funkcjonował jakby w oparciu o istniejący system i we współpracy z tym systemem, po to, żeby on nie był w przyszłości konkurencją dla innych szpitali, po to, żeby wypełniał tą lukę, która zapewne powstanie, plus po to, żeby rozszerzył swoją działalność o te choroby, o leczenie tych chorób, które dzisiaj nie może być realizowane we Wrocławiu czy na Dolnym Śląsku. No, już dzisiaj tak naprawdę część osób musi szukać pomocy, czy stara się szukać pomocy poza Dolnym Śląskiem, jeżdżąc na przykład do Warszawy. Chcemy raczej, żeby ten trend był odwrotny. Wrocław ma odpowiednią kadrę do tego, ma wspaniałych specjalistów, ma, myślę, bardzo przyjaźnie nastawiony do tego samorząd i w mieście, i na poziomie regionu, więc to jest kwestia tylko i wyłącznie odpowiedniego montażu finansowego i czasu, który niestety musi upłynąć do zamknięcia tej budowy. Mówiliśmy o roku 2023. Wierzymy i mam nadzieję, że w 2022 tak naprawdę obiekt, w sensie obiektu budowlanego, będzie stał.
pierwszych pacjentów powinien przyjąć w 2023. To rzeczywiście podstawowe zadanie zespołu, o którym pan rzecznik mówi. Tutaj jeszcze oczywiście padła deklaracja, proszę państwa, że w prostej linii te środki z całego budżetu mają w konsekwencji poprawić warunki leczenia nowotworów. To także priorytet działań samorządu Dolnego Śląska, ale jeszcze musimy powrócić jednak do takich szczegółowych zadań tego zespołu, który został powołany teraz na dniach. Panie rzeczniku, to jest tak, że ten rok bieżący to już jest etap na wykonywanie pierwszych projektów właśnie architektonicznych? To taki czas? Jesteśmy jakby po zamknięciu takiej najbardziej ogólnej dyskusji na temat koncepcji tego obiektu, koncepcji szpitala jako takiego medycznej, funkcjonalnej. Ta koncepcja już istnieje. Ona oczywiście będzie jeszcze konsultowana, będzie jeszcze przepracowywana i przez osoby, które zasiadają w tym zespole i zewnętrznie również, tak żeby ten obiekt na koniec mógł funkcjonować możliwie najsprawniej. Natomiast rzeczywiście w tym roku chcielibyśmy rozpocząć pracę, już rozpisać konkurs na projekt architektoniczny, architektoniczno-funkcjonalny czy architektoniczno-użytkowy po to, żeby pod koniec tego roku ten projekt już był, żeby można było go zatwierdzić. I idąc z tym tropem, rok 2018 rozpoczęcie w takim razie inwestycji. W 2018 pewnie całe procedury, które będą związane z uzyskaniem pozwoleń, to nie będzie proste. Jest oczywiście jeszcze współpraca z miastem i tutaj też bardzo ważne deklaracje ze strony przedstawiciela prezydenta miasta w tym zespole, czyli pani Anny Szarycz, która zadeklarowała jakby pełną gotowość komunikacyjną, jeśli chodzi o to miejsce, bo jak nie powiedzieliśmy tego jeszcze, nowy szpital onkologiczny ma powstać tak naprawdę naprzeciwko nowego szpitala wojewódzkiego imienia Marciniaka, czyli po drugiej stronie ulicy Kosmonautów, tam gdzie w tej chwili jeszcze jest tak naprawdę pole. Tam ma powstać ten wielkokomputerowy obiekt szpitalny właśnie na przestrzeni najbliższych 5 lat. Tak, umiejscowmy to jeszcze dokładnie. To jest faktycznie w sąsiedztwie Dolnośląskiego Szpitala Wojewódzkiego imienia Marcinaka. Te plany, jeżeli chodzi również o docelowe przeniesienie nowego obiektu i tych wszystkich oddziałów, które tam będą, czyli poradnie i te pracownie w Centrum Onkologii, to także będzie się działo w tym czasie? To już tak na koniec chciałem dopytać, panie rzeczniku. To oczywiście proces przenosin, proces, ale też sam proces budowy będzie procesem stopniowym. Chcielibyśmy, żeby ten szpital był już w taki bardzo nowoczesny sposób zbudowany, czyli w oparciu o tak zwane unity, gdzie w poszczególnych unitach czy takich jednostkach będą leczone poszczególne jednostki chorobowe, poszczególne nowotwory. Tak jak dzisiaj już za chwilę otwieramy breast unit, który jeszcze jest w tej starej siedzibie zlokalizowany, gdzie Centrum tak naprawdę chorób piersi, musimy to jeszcze tak zaznaczyć. Centrum chorób piersi, gdzie panie, kobiety chorujące na nowotwór piersi otrzymują kompleksową opiekę wszystkich specjalistów, którzy są potrzebni do tego, żeby z tą chorobą walczyć, żeby ją skutecznie wyleczyć. Tak samo w przypadku innych nowotworów takie podobne jednostki zespolone będą budowane na zasadzie takiej modułowej w tym nowym szpitalu, wobec czego jeśli chodzi o pacjentów, to oni pewnie będą się pojawiać stopniowo wraz z uruchamianiem poszczególnych tych jednostek, poszczególnych tych unitów. Więc to może być proces, który będzie trwał trochę dłużej. My planowaliśmy zakończyć całą procedurę do roku 2024. Chcielibyśmy rozpocząć już na początku 2023, ale to wszystko będzie jeszcze kwestią, tak jak powiedziałem, uzgodnień koniecznych, pozwoleń. To zawsze jest bardzo dużo pracy, takiej najmniej widocznej, a jednocześnie najbardziej uciążliwej, bo jak wiemy, kwestia biurokracji jest tutaj często dosyć, no spowalnia dosyć. Tak? Powiedział pan rzecznik, kwestia biurokracji spowalnia, bo gdybyśmy jeszcze naszym telewizom kończąc chcieli przybliżyć, jak te środki zostaną podzielone, jeżeli rozmawiamy w okolicach 440 milionów złotych, to jaka część na budowę obiektu, jeżeli chodzi również właśnie o gospodarowanie terenu, czyli konkretne podpisy na konkretnym biurku, a jaka część na samo wyposażenie? To się jakoś rozkłada tak równomiernie, panie rzeczniku? Sama budowa to będzie około 300 milionów złotych. 300 milionów złotych będziemy musieli przeznaczyć na prace budowlane, na zamknięcie obiektu. Natomiast mniej więcej połowa tej sumy, około 140 milionów, to będzie kwestia wyposażenia tego obiektu w najnowocześniejszy sprzęt do badania, diagnozowania, leczenia. Chcielibyśmy, żeby w momencie, w którym ten obiekt powstanie, żeby był rzeczywiście jednym z najnowocześniejszych obiektów w tej części Europy.
Z ramienia Dolnoślązaków z pewnością, proszę Państwa, wspólnie powinniśmy teraz liczyć na rozwinięcie tej części ambulatoryjnej, bo to także bardzo ważna rzecz. Natomiast ze strony mediów pozostaje tylko czekać, Panie Rzeczniku, tak naprawdę na przygotowanie szczegółowego planu finansowego, którym oczywiście będzie jednym z zadań powołanego właśnie zespołu, o którym także dzisiaj powiedzieliśmy. Bardzo Panu dziękuję za te informacje. Dziękuję. To był, proszę Państwa, punkt widzenia Dolnego Śląska. Moim i Państwa gościem był Jarosław Pertuta, rzecznik prasowy marszałka województwa dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego. To tyle, jeżeli chodzi o te najświeższe informacje z ramienia Urzędu Marszałkowskiego województwa dolnośląskiego. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i do zobaczenia. Dziękuję bardzo.